To ja chciałem opowiedzieć o tym, jak udało mi się obliczyć moje równanie na szczęście i znaleźć na nie po prostu rozwiązanie. I przy okazji o tym, co według mnie się bardzo, bardzo liczy. Jest ciemno. Szósta. Na domiar złego jeszcze szósta rano, więc w ogóle najgorszy scenariusz. Trzeba wstać, pojechać do pracy czy też do szkoły. To są bardzo podobne rzeczy, bo i w szkole się uczymy, ale również pracujemy. Tak samo w pracy pracujemy, ale oprócz tego się jeszcze uczymy. Jesteśmy tam może z 8 godzin, coś koło tego. Potem wraca się do domu i w końcu jest ten moment na jeszcze więcej pracy, bo trzeba zrobić obiad, albo wyszedł jakiś obowiązek, o którym wcześniej nie pamiętaliśmy, albo po prostu coś w międzyczasie nam wyszło nowego. I po tym całym czasie po prostu pracy i nauki w końcu jest czas na życie, czyli na dobrą zabawę, na po prostu posiadanie jakiegoś radości z życia. I to jest właśnie według mnie bardzo, bardzo częsty problem, że nauka stoi w takim konflikcie z zabawą. Na pewno nie jest równa zabawie. Jest po prostu czymś innym. Mi udało się to przezwyciężyć, na całe szczęście. Dziś właśnie chciałbym opowiedzieć, jak udało mi się to zrobić, czego się nauczyłem, bo moim sposobem było tworzenie gier. Robię to od 7 lat i jestem szczęśliwy. Ale od początku. A początek wyglądał tak, że już jako jeszcze młodsza osoba niż teraz, bardzo często lubiłem się zagłębiać z bratem czy z przyjaciółmi w takie fantastyczne światy, jakie zapewniają właśnie gry komputerowe. Bardzo często lubiłem sobie tworzyć jakieś labirynty, jakieś łamigłówki, zagadki, dawać je znajomym albo po prostu samemu rozwiązywać. I pewnego dnia sobie tak pomyślałem, a co jeśli bym spróbował stworzyć własną, taką naprawdę grę? No i tutaj dochodzimy do pierwszej rzeczy, która według mnie bardzo, bardzo się liczy. To znaczy chęć. Liczy się przede wszystkim po prostu chęć. Takie powiedzenie sobie, co mi szkodzi. Spróbuję. Podszedłem do tematu jak kompletny like, to znaczy po prostu wpisałem w przeglądarkę Make Games i po kilku minutach wyszukiwania znalazłem platformę, która by mi odpowiadała. Była to platforma do tworzenia właśnie aplikacji, z tym, że nie gier, tylko takich aplikacji raczej jako notatnik czy kalkulator. I potem moglibyśmy w obrębie tej platformy, przepraszam, udostępniać właśnie taką stworzoną aplikację. Przez 2 lata tworzyłem sobie, prawda, grę i potem ją wypuściłem. Cieszyła się ona dosyć dużą popularnością jak na tamtą platformę. Zauważyli ją sami nawet twórcy całej platformy. Także wszystko po prostu szło jak po maśle. Natomiast teraz jak tak sobie patrzę, no to wiadomo, że jest to raczej gra, która nie jest imponująca, ale pierwsze koty miałem już za płoty. Także wszystko było super, właśnie cieszyła się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem gra. Do momentu, w którym Google Play, czyli główny wydawca wszystkich aplikacji praktycznie, jakie są na Androidzie, stwierdził, że platforma, w której ja pracuję, trochę narusza ich regulamin i że stanowi dla nich konkurencję, no bo jak to tak inna aplikacja do udostępniania aplikacji, trochę im się to nie opłaca. Więc postanowili złożyć platformie, na której ja pracowałem, ultimatum, że albo usuwają opcję udostępniania aplikacji, a więc również moje aplikacje, ona po prostu znika, albo będą musieli usunąć całą platformę z Google Play, co praktycznie usuwają po prostu z możliwości jakiegokolwiek wykrycia. Oczywiście wybór dla platformy był dosyć prosty i tak oto moja mikrosława uległa zniszczeniu. To była zdecydowanie pora na jakiś nowy krok, na właśnie następną przygodę, na postanowienie jakichś nowych fundamentów. I tutaj wiele osób mogłoby powiedzieć, że no dobra, czyli w sumie porażka, tak? No bo została ta gra zdjęta i mało osób teraz o niej wie. Ale według mnie jest właśnie na odwrót, jest to sukces, ponieważ tak już właśnie powiedziałem, pierwsze koty miałem już za płoty. Wiem, jak to wygląda od podszewki i wiem, jak się do tego teraz zabrać. Dodatkowo rzeczą, która została przy mnie, są niektórzy ludzie. Ponieważ tak, kilka, nawet kilkanaście osób dostrzegło moją pracę i jakoś im się spodobała po prostu. I postanowili przetrwać, koło mnie i zobaczyć, co z tego po prostu dalej wyjdzie. I tak do dzisiaj, czyli po tych niecałych 7 latach, nadal są przy mnie i nadal sobie nawzajem pomagamy, gramy w gry. I na przykład jedna osoba dalej mi robi na przykład muzykę do wszystkich gier. I chciałbym też zaznaczyć, że to są bardzo różne osoby, o różnych płciach i naprawdę na całej po prostu kuli ziemskiej są rozrzuceni. I bardzo ostatnią rzeczą, którą chciałbym podkreślić w tym temacie, jest to, że istnieje taki stereotyp, że programista to jest taki odludek, taki samotnik,
I to jest bardzo krzywdzący stereotyp, ale przede wszystkim on bardzo mija się z prawdą, ponieważ wszyscy ludzie, którzy tworzą gry, tworzą te gry właśnie dla innych ludzi. To znaczy bardzo dobrze wypadałoby wiedzieć, co inni ludzie myślą właśnie o naszych grach. I ludzie się bardzo, bardzo przydają. No ale tak mówię o tych ludziach cały czas. Gdzie można poznać takich ludzi przy okazji tworzenia gier? Moim zdaniem najlepszym takim miejscem są tak zwane game jamy. Są to takie wydarzenia, które trwają z reguły może tydzień, może dwa, na których każdy twórca jest zmuszony do stworzenia swojej gry w tym odstępie czasu, która musi spełniać jakieś wymagania. To znaczy albo na przykład mówi o kosmitach, albo jest w 64x64 piksele, albo jest jakąś grą słowną. I przy okazji tego właśnie można spotkać wielu nowych ludzi, którzy pomogą nam po prostu dając nam konstruktywną krytykę. Przy konstruktywnej krytyce bardzo warto być otwartym. I według mnie jest to druga rzecz, która bardzo, bardzo się liczy, czyli bycie otwartym. No ale dobrze, konstruktywna krytyka, ludzie przy mnie zostali, ale nadal musiałem na jakiejś platformie to tworzyć, bo z tamtej musiałem już niestety wyjść. Czyli stanąłem przed takim momentem, gdzie w sumie muszę zrobić coś samemu, tak, od zera. W tym momencie zdecydowałem się na zrobienie tak zwanej biblioteki, czyli części kodu, którą inni mogliby dowolnie używać, pobrać sobie za darmo i samemu edytować. Tak wygląda ikona biblioteki, którą udało mi się stworzyć. Jest to ciasto, a więc coś bardzo dobrego, wyśmienitego, na patelni, czyli na miejscu, gdzie na przykład robi się naleśniki. Podkreśla to, że można stworzyć coś fajnego w bardzo krótkim odstępie czasu właśnie używając tej biblioteki. I w tym miejscu chciałbym jeszcze podziękować Kacperkowi, mojemu znajomemu, który stworzył tą ikonę właśnie. No dobrze, ale ikona jest tylko połową tego slajdu. Drugą połowę slajdu zajmuje po prostu temat. Czemu taki temat? Jest to parafraza słów wcześniejszego prelegenta sprzed lat oraz jednego z nauczycieli w naszej szkole, to znaczy pana profesora Kobiałki. Dlaczego akurat pan profesor Kobiałka? No więc tak, ja nie za bardzo lubię fizyki, mam nadzieję, że profesor tego nie słucha, natomiast szybko okazało się, że gdy na przykład muszę opisać, jak wchodzą w relacje dwa obiekty albo czym jest grawitacja, fizyka jest po prostu nieodzownym przyjacielem. I nie tylko z fizyką tak było. Bardzo często okazywało się, że inne przedmioty są po prostu przydatne w tworzeniu gier. Jak na przykład muszę wiedzieć mniej więcej, jak się pisze historię, a w tym pomaga na przykład polski. Albo jak stworzyć muzykę, która zapadnie graczom w ucho. I przy tym oczywiście przydaje się na przykład właśnie muzyka. I tutaj właśnie przy okazji takich muzycznych, historycznych aspektów chciałbym zaznaczyć o temat, jaką jest gra po prostu jako sztuka. Bo zastanówmy się, czym tak naprawdę różni się taka bardzo, bardzo dobra gra od jakiejś książki czy filmu. Bo wiadomo, zaczęło się wszystko od Ponga. No, dwie paletki, nie ma w tym za bardzo finezji. Natomiast z biegiem czasu, co określił też Shigeru Miyamoto, a więc twórca Mario, bardzo, 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 bardzo udanej gry, ludzie, którzy na początku tworzyli gry, byli po prostu programistami, czyli ludźmi, którzy zwyczajnie byli w stanie je tworzyć. Natomiast z biegiem czasu stawali się artystami. I takim artystą właśnie nazywa się Miyamoto. Jest wiele takich przykładów gier, które już zahaczają powiedzmy w jakimś stopniu o arcydzieło. Jednym z nich jest na przykład Cuphead, który ma bardzo kreskówkową grafikę. Każda klatka po prostu była rysowana ręcznie. Drugą z nich jest na przykład Hollow Knight, z równie ładną grafiką, która też ma fajną historię. I trzecią z nich, może od razu tego nie widać, ale jest Neverhood. Neverhood to jest gra, która została stworzona w 100% z plasteliny. Każda klatka została przez kogoś ulepiona i zrobiono jej zdjęcie i takim sposobem właśnie powstała cała gra. Oprócz tego też ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Zachęcam do zagrania oczywiście. W taki oto sposób dochodzimy do równania, że nauka plus zabawa to jest po prostu równanie na bardzo, bardzo dobrą grę. Mówiłem już o tym, że każda dziedzina w takiej grze się przydaje. Ale według mnie jest jedna, która naprawdę bardzo, bardzo wyróżnia się na tle innych. Jest nią matematyka. I teraz część osób może aż z wrażenia podskoczyć na krześle, bo jak to matematyka, ten najgorszy przedmiot, po prostu potwór, a nie królowa nauk. Po co to w ogóle potrzebne? Nawet niestety moim zdaniem matematyka bardzo, bardzo się przydaje, bardzo się liczy i nie mam tutaj na myśli, że policzy się sama, to trzeba zrobić samodzielnie.
Jest takie przekonanie w Polsce i w pewnym stopniu też nawet wydaje mi się, że ogólnie na świecie, że jest takie ciche zezwolenie na nieznanie się na cyferkach. To znaczy, jakbym wyszedł na przykład na środek sali i powiedział, że nie wiem, ile to jest 6 razy 7, to wszyscy by machnęli ręką i powiedzieli, no, do tego służy kalkulator, tego nie trzeba umieć. A gdybym wyszedł na środek i powiedział, że nie wiem, kiedy jest bitwa pod Grunwaldem, to wszyscy by powiedzieli, że jestem po prostu zwyczajnie nieukiem. I bardzo często jest właśnie takie zezwolenie, że nie, tam, synku, nie musisz być dobry z matematyki. Tatuś też tego bardzo nie lubił. Jest to fundamentalnie złe podejście, ponieważ mam wrażenie, że te osoby nie zdają sobie do końca sprawy, czym jest matematyka, a według mnie matematyka jest niczym innym jak po prostu instrukcją świata. Najbardziej przydatnym narzędziem, jakie człowiek otrzymał, narzędziem myślenia. Bez niego, bez mała, daleko byśmy nie zaszli. I naprawdę jest on wszechobecny, jest bardzo, bardzo uniwersalny. Jakiś człowiek z Francji czy z Hiszpanii może napisać jakieś równanie matematyczne i inna osoba w jakikolwiek innym miejscu na świecie od razu może to odczytać i wie, o co chodzi, pomimo różnic kulturowych i właśnie językowych. Oprócz tego uniwersalność ta ujawnia się też w takim momencie, że jest to praktycznie w każdej dziedzinie ta matematyka. Przez takie oczywiste rzeczy jak fizyka, gdzie po prostu nie muszę tłumaczyć, gdzie występuje matematyka, biologia, bo na przykład są złote proporcje, które wychodzą właśnie z matematyki, po język polski, co zaraz właśnie wyjaśnię. Zanim do tego przejdę, chciałbym tylko bardzo, bardzo podkreślić, że jednym z naprawdę większych działów w matematyce jest logika. Dlaczego to powiedziałem? Już tłumaczę. Mamy sobie takie zdanie. Lubię robić gry, bo lubię w nie grać. Wszystko jest jasne, oczywiste. Są dwa zdania podrzędne, które składamy takim jednym spójnikiem logicznym, bo. I ten spójnik logiczny, czyli właśnie taki matematyczny, możemy powiedzieć, tutaj po prostu pasuje, ponieważ ten spójnik bo wskazuje na to, że drugie zdanie niejako wychodzi z tego pierwszego. To znaczy, czytamy sobie pierwsze zdanie, lubię robić gry. I gdyby ktoś nam zadał pytanie, ha, to lubi w nie grać? To prawdopodobnie po przeczytaniu tego pierwszego zdania odpowiedź by brzmiała tak, lubię w nie grać. I tutaj mam drugie zdanie, które teoretycznie przekazuje dokładnie to samo, bo dwa podrzędne zdania są dosłownie niezmienione, ale już zmienia się spójnik logiczny, a więc właśnie matematyka, i już to zdanie jest takie całkiem właśnie nielogiczne i dziwnie się je czyta. To zdanie brzmi właśnie tak, jak tutaj jest napisane. Lubię robić gry, ale lubię w nie grać. Jest tak dlatego, że to ale jest takim spójnikiem logicznym, które wskazuje na to, że część po nim będzie właśnie stać niejako w konflikcie, będzie zaprzeczeniem tego, co by mogło wynikać z pierwszego zdania. Tak więc to jest koniec mojej prezentacji. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jak udało mi się właśnie połączyć naukę z zabawą, że przez te wszystkie lata, prawda, cywilizacji, postępu cywilizacji, nauka to nie jest po prostu coś nieprzyjemnego, coś niepotrzebnego, bo jednak przez tyle właśnie tysięcy lat ludzie uczyli się i po coś to robią. Natomiast właśnie warto po prostu wyciągać jakąś zabawę z tego. Warto umieć to jakoś sensownie połączyć. I tak jak już na początku wspomniałem, jest to tylko mój sposób, a rozwiązań na każde równanie jest po prostu masa. Tak więc ile osób, tyle rozwiązań. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się znaleźć własne i życzę, żeby wszyscy oglądający po prostu tą prezentację znaleźli jakiś swój własny sposób na rozwiązanie tego równania. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym jestem tutaj, gdzie jestem. To znaczy przyjaciołom, którzy wiernie mnie wspierali przez te wszystkie lata, grali w moje gry, właśnie rysowali mi ikony albo na przykład pomagali mi przy składaniu filmów. Wszystkim znajomym, których poznałem właśnie przy okazji tworzenia gier. Rodzinie, a więc dziadkom, którzy po prostu wprowadzili mnie w świat matematyki, którzy pozwolili mi po prostu docenić ten przedmiot i naprawdę jestem bardzo wdzięczny, gdyby nie oni, na pewno bym tutaj nie był. Ale również rodzicom, ponieważ przez te wszystkie lata ani razu nie powiedzieli mi, że jest to coś dziecinnego albo błahego i że mam przestać sobie zaprzątać tym głowę, albo na przykład byli w stanie kupić mi taką oto koszulkę z moją grą, także bardzo dziękuję rodzicom. Wszystkim nauczycielom, którzy przez te lata mnie uczyli, którzy właśnie pozwalali mi czerpać z tej wiedzy oraz organizatorom tego wydarzenia, jakim jest TEDx, ponieważ w przeszłości dowiedziałem się, jak to jest być z tej drugiej strony. Wiem, że często jest to po prostu trudne i byli oni po prostu bardzo pomocnymi ludźmi. Jest to dobre, bardzo fajne wydarzenie.
Także dziękuję bardzo i życzę udanych prelekcji wszystkim następnym prelegentom i mam nadzieję, że wszyscy będą się świetnie bawić. Dziękuję.